kochani maturzyści, jeżeli ludność opanowana jest przez Was, to teraz zapraszam do gospodarki, a zaczniemy sobie dzisiaj od rolnictwa. Słuchajcie, jeżeli mówimy o rolnictwie, to bardzo często trzeba wiedzieć, jakie mamy uwarunkowania rozwoju rolnictwa z podziałem na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze i naprawdę w zadaniach jest to ładnie wplecione, tak żebyście mogli wykazać się swoją wiedzą. I teraz tak. Trudną rzeczą, w której ludzie robią często błędy, są różnego rodzaju typy rolnictwa. Trzeba wiedzieć, co to jest rolnictwo intensywne, ekstensywne, kapitałochłonne, pracochłonne, plantacyjne, samozaopatrzeniowe, rynkowe. Tych nazw jest bardzo dużo. Trzeba wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, trzeba umieć to rozpoznać. I to nie znaczy, że jak jest rolnictwo intensywne, to nim się charakteryzują tylko państwa bogate. Jak jest ekstensywne, to biedne. Tego nie należy mylić. To jest o wiele bardziej skomplikowane i szersze. Dlatego też dzisiejsze zadanie, które Wam przedstawię, właśnie będzie dotyczyło tych typów rolnictwa. No i oczywiście tutaj zwracamy uwagę na to, czy mamy gospodarstwa małe, czy mamy gospodarstwa duże. No i jeszcze coś, czego koniecznie należy się nauczyć, to są rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane. Czyli jeżeli chodzi o rośliny, to musimy wiedzieć, jakie warunki przyrodnicze trzeba tym roślinkom zapewnić, gdzie się rośliny uprawia, czyli znowuż są mapy. Tych map jest mnóstwo w Atlasie i to radziłabym się wzrokowo nauczyć. W jakich regionach świata uprawia się pszenicę, ryż, kukurydzę, tak, buraki cukrowe i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o zwierzątka hodowlane, to tak samo, gdzie mamy hodowlę bydła, gdzie trzody chlewnej, a gdzie drobiu, gdzie koni, owiec. No i to wszystko trzeba umieć ogarnąć. Wydaje mi się, że z tymi zwierzątkami i roślinkami to nie jest tak źle. Ja z tym nigdy nie miałam problemu. Niemniej map jest sporo i radzę je dobrze przeglądać. A teraz zapraszam Was do zadania dotyczącego typów rolnictwa. Tym razem będzie mowa o typach rolnictwa, więc musimy określić, czy rolnictwo jest intensywne, ekstensywne, kapitałochłonne czy pracochłonne. Wiem, że to sprawia zwykle uczniom problemy, dlatego postaram się to, mam nadzieję, w miarę jasno wytłumaczyć. Polecenie mamy takie. Wymieniony w tabeli typom rolnictwa przyporządkuj po jednej z podanych cech od A do D oraz po jednym regionie ich występowania. No dobra, i zacznijmy może od tych cech. Zwróćmy uwagę na to, co mamy w A. Wysoka mechanizacja, duże nażburzenie, stosowanie dużej ilości chemicznych środków ochrony roślin, wysoka specjalizacja produktów. Jeżeli wszystkiego jest tak dużo, to świadczy o tym, że to jest raczej intensywne rolnictwo, a takie raczej występuje w Europie Zachodniej. Duże nakłady pracy ludzkiej, niewielka mechanizacja, niski poziom kultury rolnej, tradycyjna struktura upraw i hodowli, niskie plony. Więc jak generalnie mało się staramy, mało mamy nakładów i mało nam wychodzi, to raczej to jest tak mniej więcej jak było to w Afryce. Tak, czyli gdzieś tam raczej jesteśmy tutaj bardziej przy tej czwóreczce. Potem duże nakłady pracy ludzkiej, niewielka mechanizacja, większość zabiegów agrotechnicznych wykonywana ręcznie, tradycyjna struktura produkcji, ale duże plony, czyli mamy takie rolnictwo bardziej jak w Azji Wschodniej. No i ostatnie, małe nakłady pracy ludzkiej, wysoka mechanizacja, duże powierzchnie gospodarstw, niewielkie nawożenie, wysoki poziom kultury rolnej, specjalizacja produkcji, no to ewidentnie świadczy o takim farmer style'u, czyli jesteśmy bardziej w Stanach Zjednoczonych. No dobra, więc idziemy po kolei. Rolnictwo ekstensywne, kapitałochłonne, tak? Czyli to jest właśnie takie jak w Stanach Zjednoczonych, więc możemy sobie spokojnie tutaj te podpunkty D oraz wielkie równiny, tak? Prerie w Ameryce, Nizina La Platte, czy tam, gdzie są bardzo duże powierzchnie gospodarstw. Dobra, potem to intensywne, kapitałochłonne to jest raczej właśnie takie europejskie, związane z tym, że mamy duże plony, dużo nawozów, duża mechanizacja. No i to intensywne, pracochłonne, czyli będziemy mieli zyski, ale poprzez nakłady pracy. Tak to będzie mniej więcej tak, jak to jest w Azji Południowo-Wschodniej, czy tam w Delcie Nilu, czyli tam, gdzie mamy tanich pracowników, którzy za tą przysłowiową miskę ryżu będą pracować i dzięki temu uzyskujemy intensywność. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że intensywne to bogate, ekstensywne biedne, tylko tych rozgraniczeń jest tutaj znacznie więcej.